Ten film jest rodzajem rozgrzewki przed filmami o rozwiązywaniu równań kwadratowych. Pokażę w nim kilka przykładów rozwiązania równań kwadratowych zapisanych w pewien szczególny sposób. I ten szczególny sposób zapisu umożliwi rozwiązanie nam tych równań bez żadnych wzorów. Okazuje się, że każde równanie kwadratowe można zapisać w ten właśnie sposób i to prowadzi do wzorów na rozwiązania równania kwadratowego. No, ale o tym będzie w następnych filmach. Przejdźmy teraz do przykładu. Więc zacznijmy od następującego równania. 4x plus 1 do kwadratu minus 8 równa się 0. Więc istnieje tutaj pokusa, aby, prawda, podnieść ten nawias do kwadratu, uprościć, odjąć tą ósemkę i próbować jakoś rozwiązywać to równanie. Na przykład spróbować ten kwadratowy ten trójmian, który tu powstanie, rozłożyć na czynniki. Ale to nie jest właściwa droga, ona nie prowadzi do rozwiązania. Natomiast przypatrzmy się jeszcze, co właściwie tutaj nam mówi to równanie. No, mamy pewną liczbę, która jest podniesiona do kwadratu i od niej jest odjęte 8 i to jest 0. No, możemy to 8 przerzucić na drugą stronę, to znaczy do obu stron dodajemy ósemkę. I w ten sposób mamy następujące równanie. 4x plus 1 do kwadratu jest równe 8. No co to równanie mówi? Że kwadrat pewnej liczby, ta liczba to jest 4x plus 1, jest równe 8. Aha, czyli jeżeli mamy kwadrat liczby jest równe 8, to sama ta liczba musi być równa pierwiastek z 8. No, czyli 4x plus 1 równa się 8. Ale, przepraszam, pierwiastek z 8. No ale jeżeli popatrzymy na następujący fakt, na przykład minus 2 do kwadratu równa się 2 do kwadratu. Tak? Czyli kwadraty liczb są równe, jeżeli same liczby są równe, prawda? 8 możemy zapisać jako pierwiastek z 8 do kwadratu. No? Czyli mamy taką sytuację, że kwadraty dwóch liczb są równe. I widzimy, że tak jest, jeżeli liczby są równe, lub też druga możliwość, liczby różnią się znakiem. Czyli jedna możliwość jest rzeczywiście, że to, co w nawiasie jest równe pierwiastek z 8, lub może się zdarzyć, że te liczby 4x plus 1 jest minus pierwiastek z 8. Czyli mamy tutaj dwie możliwości. No dobrze, czyli mamy dwa równania. Teraz tak, no tutaj pierwiastek z 8. Może jakoś troszeczkę go uprośćmy. 8 to jest 2 razy 4, czyli to jest pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 2, czyli 2 pierwiastki z 2. Czyli to nasze równanie jest 4x plus 1 równa się 2 pierwiastki z 2. No i co? Odejmujemy od obu stron jedynkę i mamy 4x równa się 2 pierwiastki z 2 minus 1. Dzielimy obie strony przez 4. I otrzymujemy jedno rozwiązanie. X równa się pierwiastek z 2 przez 2. Minus 1 czwarta lub drugie rozwiązanie. No tutaj postępujemy analogicznie. Odejmujemy 1. I mamy 4x równa się minus 2 pierwiastki z 2 minus 1. Dzielimy przez 4. I otrzymujemy drugie rozwiązanie. X równa się minus pierwiastek z 2 przez 2 minus 1 czwarta. Tak, czyli dostaliśmy dwa rozwiązania tego równania kwadratowego. No może sprawdźmy jeszcze, przynajmniej jedno z nich, wstawmy jedno z nich. Wstawmy przynajmniej jedno z nich z powrotem do równania, żeby się przekonać, czy rzeczywiście tak jest, czyli tak, 4
razy x plus 4x, tak? Czyli 4 razy pierwiastek z 2 przez 2 minus 1 czwarta plus 1 i to wszystko do kwadratu. Powinno być równe 8, to sprawdźmy. Równa się. Mnożymy sobie tak 4, czyli to jest 2 pierwiastki z 2, prawda? 4 razy pierwiastek z 2 przez 2 to jest 2 pierwiastki z 2, minus 1 plus 1 do kwadratu, czyli to jest 2 pierwiastki z 2 do kwadratu, czyli no, 2 pierwiastki z 2 do kwadratu, to jest 8. No, czyli ok, no i podobnie z drugim. Teraz chciałbym jeszcze tutaj kilka rzeczy podkreślić, więc tak. Możemy powiedzieć, czasem się mówi, że możemy wziąć pierwiastek z obu stron, więc wróćmy do tej postaci tego równania, czyli 4x plus 1 do kwadratu równa się pierwiastek z 8 do kwadratu. I czasem się mówi, że dobrze, rozwiążmy to równanie przez wzięcie pierwiastka z obu stron. Prawda? Jeżeli liczby są równe, to i ich pierwiastki są równe. Czyli bierzemy, czyli pierwiastek z 4x plus 1 do kwadratu równa się pierwiastek z 8. No dobrze, teraz ile jest pierwiastek z 4x plus 1 do kwadratu? Aha, czyli innymi słowy pierwiastek z a kwadrat. Ile to jest? Tak, mamy jakąś liczbę a, podnosimy ją do kwadratu. No, chciałoby się napisać, że to jest a, ale czy to jest zawsze prawda? No, weźmy a na przykład minus 1, tak? Czyli pierwiastek z minus 1 do kwadratu to jest pierwiastek z 1 minus, czyli 1. Aha, a nie minus 1. Czyli pierwiastek za kwadrat to jest a, jeżeli a jest dodatnie, a minus a, jeżeli a jest ujemne, czyli to jest moduł a. Czyli tutaj musimy uważać, czyli jeżeli bierzemy pierwiastek z obu stron, to musimy pamiętać, że pierwiastek z 4x plus 1 do kwadratu to jest moduł. Znaczy to jest wartość bezwzględna, 4x plus 1 równa się pierwiastek z 8. No i teraz skoro wartość bezwzględna jakiejś liczby równa się pierwiastek z 8, no to ta liczba, czyli stąd mamy, że 4x plus 1 równa się pierwiastek z 8 lub 4x plus 1 równa się minus pierwiastek z 8, czyli dokładnie te dwa równania, które otrzymaliśmy tutaj. No i jeszcze jeden właściwie sposób może chciałbym zaprezentować, czyli wróćmy do równania 4x w tej postaci pierwotnej. 4x plus 1 do kwadratu minus 8 równe 0. Otóż 8 to jest pierwiastek z 8 do kwadratu, prawda? 8 to jest pierwiastek z 8 do kwadratu. Czyli to jest 4x plus 1 do kwadratu minus pierwiastek z 8 do kwadratu równa się 0. Teraz przypomnijmy sobie następujący wzór, że różnica kwadratów to jest dwóch dowolnych liczb, to jest suma, iloczyn sumy razy różnica. To jest taki wzorek. No, można go sprawdzić po prostu mnożąc tutaj te nawiasy. Aha, czyli to ja mogę rozłożyć na iloczyn. No, mam kwadrat, mam taką sytuację. No, tutaj a to jest 4x plus 1, a b jest pierwiastek z 8. Czyli ta różnica kwadratów jest w postaci 4x plus 1, czyli to jest a plus pierwiastek z 8, razy 4x plus 1 minus pierwiastek z 8. I mamy równanie, że to jest 0. No i teraz iloczyn dwóch liczb jest 0, po to wystarczy, aby jedna z nich była 0. Czyli stąd mamy, że 4x plus 1 plus pierwiastek z 8 jest 0 lub druga możliwość, 4x plus 1 minus pierwiastek z 8 jest 0. I to znowuż są te dwa równania, prawda? To są znowuż te dwa równania, które mieliśmy na początku. Czyli to nas prowadzi do tych samych rozwiązań.
No, czyli rozwiązanie tego równania, prawda, polega na tym, no albo rozwiązujemy poprzez tę prostą obserwację, prawda, że kwadraty liczb są równe wtedy, kiedy liczby są równe lub liczby są przeciwnego znaku i mają te same wartości bezwzględne, lub też bardziej formalnie, prawda, zapisujemy to równanie w takiej postaci i bierzemy pierwiastki obu stron, ale wtedy musimy pamiętać, że pierwiastek z kwadratu liczby to nie jest liczba, tylko moduł tej liczby. Jeżeli nie znamy znaku tej liczby 4x plus 1, no to pierwiastek z 4x plus 1 do kwadratu to nie jest 4x plus 1, tylko wartość bezwzględna 4x plus 1. Lub też nie przenosząc tej ósemki na drugą stronę, zauważamy, że tu mamy różnicę kwadratów, którą możemy rozłożyć na czynniki i w ten sam i rozwiązać to równanie. No, czyli to są jakby trzy sposoby, każdy może wybrać ten, który bardziej do niego przemawia. Dobrze, zróbmy następny przykład. X kwadrat minus 10x plus 25 jest równe 9. Tak, no i popatrzmy, czy ten przykład jakoś nam się... No, naszym celem jest pewnie skojarzenie tego z tym pierwszym przykładem, czyli przypatrzmy się, czy tutaj nie ma jakiegoś kwadratu, prawda? Natomiast co to jest to? Czyli x plus a, taki wzorek sobie przypomnimy, x plus a do kwadratu to jest x kwadrat plus 2ax plus a kwadrat. No i widzimy, że to, co jest tutaj, no, jakoś przez chwilę patrzenia rozpoznajemy, że to jest po prostu x minus 5 do kwadratu. Aha, czyli jesteśmy w dokładnie tej samej sytuacji, jak w poprzednim przykładzie, bo nasze równanie wygląda tak, że x minus 5 do kwadratu jest równe 9. No to znaczy, że x minus 5 jest równe pierwiastek z 9, czyli 3, lub x minus 5 jest równe minus pierwiastek z 9, czyli minus 3. Tutaj dodając 5 do obu stron, otrzymujemy, że x jest równe 8, lub dodając 5, otrzymujemy, że x jest równe minus 3 plus 5, czyli 2. Czyli znowuż, no może jeszcze też sprawdźmy, czyli tak, 8 do kwadratu minus 10 razy 8 plus 25 to jest 64 minus 80 plus 25. Teraz 64 minus 80 to jest... 16, minus 16 plus 25, czyli 9. I to jest OK. I sprawdźmy jeszcze dla dwójki, czyli 2 do kwadratu minus 10 razy 2 plus 25, czyli 4 minus 20 plus 25, czyli to jest 4 plus 5, czyli 9. I to jest OK, zgadza się, czyli mamy dwa rozwiązania, 8 oraz 2. Dobrze, no i teraz jeszcze raz podkreślam, że rozwiązaliśmy te dwa równania kwadratowe bez żadnych wzorów, dzięki temu, że rozpoznaliśmy tutaj, że one są w takiej postaci, że to jest kwadrat pewnego dwumianu równy jakiejś liczbie. No to ta postać tego równania umożliwiła rozwiązanie tego równania kwadratowego, no i również tutaj, prawda, rozpoznanie tej części jako kwadrat pewnego dwumiana. No i tak jak mówiłem, ogólna metoda dopełniania do kwadratu opiera się właśnie na tej obserwacji, że każde równanie kwadratowe można zapisać w takiej postaci i to nas prowadzi do wzorów na pierwiastki równania kwadratowego, ale o tym będzie w następnych filmach.